Dzień dobry Państwu. Jeszcze taki vlog. Update mojego stanowiska do gry. Tutaj ta lampka ma coś się świeci, to jest mikrofon. Specjalnie zgasiłem światło, żebyście zobaczyli. Kupiłem sobie nowy monitor, nowe głośniki dzisiaj i nową myszkę taką. Coś się świeci tutaj na różne kolory. Komputer się świeci, wszystko się świeci. Mam też nowego pada. Tutaj pokrótce, wiecie co, zapalę światło i wam pokażę, jak to wygląda. Muzyka, która leci w tle, to jest mój własny utwór, więc nie dostanę bana za prawa autorskie, bo należą do mnie. Więc jak ktoś byłby ciekawy, wrzucę linka do Spotify'a, jakby ktoś chciał zobaczyć, jaką muzykę robię samemu. Tu mamy pad, jak widzicie, The Last of Us Part 2 i taką roślinkę na boku. Nic poza tym więcej nie ma. Nie spodziewałem się więcej, podejrzewałem, że edycja limitowana będzie polegać na tym, że nakleją napis i nie wiem, może coś jeszcze i tak to wygląda, ale zawsze dodatkowy pad się przyda. No i tak to się właśnie ma. Tutaj z AliExpressa jeszcze 2019. No, ja lecę zaraz na mecz, a jutro zapraszam was na sesję live i powiedzmy sobie, że zaczniemy o 19:30 polskiego czasu. Tak, Donald Trump, dobrze słyszycie? No i pogramy sobie w PS-a, będzie na YouTubie transmisja. Ja do tego czasu jutro będę pracował nad. Czekajcie, ściszę troszkę. Przy okazji sobie testuję, jak te głośniki działają. Będę testował i jutro będę pracował nad tym, żeby poprawić jakość na streamach i na nagraniach. Tak, żebyśmy w nowe gry sportowe weszli w pełną parą już 4 września, bo wtedy 5, przepraszam, wychodzi nowy NBA. Kto wie, czy się nie pokusza o Mamba Edition, to wszystko zależy od tego. Kolejne moje utwory się włączają. Od tego, czy będzie mnie stać, no bo prawie 450 zł chyba kosztuje NBA, no to wiecie, no to trochę już jest przegięcie, więc zobaczymy, czy pójdę aż w Mamba Edition. No i to tyle, co wam jeszcze chciałem powiedzieć. Niech wygra Bayern, znaczy no, niech wygra lepszy. Życzę temu tego Lewandowskiemu i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak trzeba. A, ostatnia informacja. Przed premierą nowego NBA pojawią się trzy filmy. Znaczy, pojawią się na pewno cztery, ale trzy filmy, które będą podsumować tegoroczną FIFA, tegorocznego PS-a i tegoroczne NBA. Tego możecie się ode mnie spodziewać. Takie zebranie informacji, czego się spodziewam po nowych edycjach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze się pojawi film a propos trailerów z FIFA, które wyszły, z kariery i tak dalej. I pojawi się kompilacja, mam nadzieję, że 100, ale jak nie ubieram, myślę, że 100 bramek znajdę na swojej konsoli, ale jak nie uzbieram 100, to będzie co najmniej 50, to wam gwarantuję. Bramek z PS-a 20, których wam jeszcze nie pokazywałem, a mam je zapisane na plejaku, bo kupiłem w końcu USB, więc jutro się szykujcie też na nowe koszulki, które już dawno temu zrobił mi mój widz, bo w końcu mam USB i w końcu je wgram. Tyle, trzymajcie się i zapraszam na 19:30, hej, hej.